jakby nie jest to tylko kwestia nie stwarzania problemu reszcie społeczeństwa i unikania problemów z dokarmianiem, ale robienia czegoś dla tych zwierzaków, bo nigdy nadpopulacja bezdomnych zwierząt nie przynosi nic dobrego, przede wszystkim zwierzętom. Tak jak koleżanka powiedziała, jestem hyclem, nie przypuszczę żadnemu kociakowi, którego napotkam na swojej drodze, ale w przeciwieństwie do hycla ja go wypuszczam z powrotem za tydzień, tylko już wysterylizowanego. Jednym z wielu sposobów pomocy bezdomnym kotom jest budowa domków dla kotów. Tym też między innymi zajmuje się nasza fundacja. Domki budujemy dlatego, że koty ich potrzebują. To znaczy, podobnie jak ludzie odczuwają, potrzebują schronienia, dachu nad głową, potrzebują suchego miejsca, w którym mogą spędzić noc, a także chronić się przed chłodem zimą oraz przed człowiekiem albo innymi zwierzętami większymi typu psy. Także dlatego, że koty tak naprawdę w mieście nie mają gdzie się podziać. Często spotykamy się z problemem zakratowanych okienek do piwnic, czyli takich miejsc, w których koty mogą swobodnie bytować zimą, ale nie tylko. No i staramy się w ten sposób, budując te domki, wyjść naprzeciw tym realnym potrzebom tych kotów. Mieliśmy spotkanie z fundacją w radiu, rozmawialiśmy o tym domku i tak sobie pomyślałam, że taki domek koniecznie trzeba zrobić. I zmusiłam tu kilka osób do jakby poświęcenia swojego czasu i umiejętności. Zbudowaliśmy w radiu domek dla kotów. Piękny był, znaczy jest. I domek przekazałam właśnie fundacji i na pewno służy i będzie długo służył jeszcze. Taki praktyczny poradnik tego, w jaki sposób można zbudować taki domek, można znaleźć na stronie fundacji. Jej adres to www.czarnaowcapisanerazem.org. JCC Krakow is the Jewish Community Center. It is an institution that was opened 2 years ago in 2008, and its purpose is to help develop and build the Jewish community of Krakow. To do that, we have lots of activities for different age groups, from a baby nursery, Sunday school, student programming, adult programming. We have a senior club. We do all celebrate Jewish holidays and Shabbat. We have a lot of language classes, Hebrew, Yiddish, German, Russian. So we're trying to offer a lot of things with the idea that there are a lot of people out there with some Jewish roots and they will find their way in and start to develop and explore their Jewish identity. So we try to be a center for the Jewish community and also for the non-Jewish community. And we also take a very big interest in our feline community. So that's why we have a little domek, a little house outside for the three cats that live in the courtyard. And we're very happy to try to feed them and help them as much as we can. So at home, we have three cats. Although I've never really been a cat person, but I seem to have become a cat person now with my catty girlfriend, Sylvia. We have, I said, three cats, Mipping, Zinzel, and Benzfau. Lokal, w którym mieliśmy docelowo przechowywać koty po zabiegach sterylizacji, bo kotkę trzeba przytrzymać około tygodnia, 10 dni, no kocury parę dni. Była gwałtowna ulewa w nocy i zalało nam kociarnię, było blisko metr wody. Większość kotów, znaczy 10 kotów, wspięło się na rury i ocalało. Jedna kotka, która była w klatce, 16-letnia mamba. Pilnowaliśmy, żeby dostawała karmę specjalną, bo miała problemy z pęcherzem. No niestety utonęła, mamy nadzieję, że właściwie, że nie utonęła, ale wysiadło jej bardzo szybko serce. I bardzo udało nam się nagłośnić medialnie to, co nas spotkało i pomoc była ogromna. Ludzie przynosili nam ręczniki, bo zalało nam wszystko nam zalało, karmę, miseczki, więc ludzie nam przynosili karmę, jakieś kołdry, poszwy, poszewki, ręczniki, wpłacali pieniądze. Tak, karmę nam przynosili, dużo karmy, dużo, bardzo dużo karmy. Generalnie lubię starsze koty, czyli takie koty, które wiedzą, czego chcą i takie, które leniuchują.
na przykład niesamowite, że ludzie często chcą brać małego kotka, bo uważają, że się do nich przyzwyczai, a na przykład to moja kocica. Jest to kotka, której mi każdy zazdrości. Wzięłam ją jako 2,5-letnią kocicę. Jest wspaniałym przykładem tego, że ma cudowny charakter. O wiele lepszy od na przykład takich kotów, które miałam od maluszka. Któregoś dnia pojechaliśmy do M1, tam była taka aukcja i zobaczyłam taką kotkę, ona była bardzo chora. No i stwierdziłam, że ja nie mogę wyjść z tego M1 bez tej kotki. Ta kotka rzeczywiście tutaj z nami jest i z nami została. I kotka okazała się po prostu wspaniała. Potem znajdywaliśmy na przykład różnym maluszkom domy i wydawaliśmy je. No i tak to wszystko się zaczęło. Później różne osoby zaczęły właśnie pytać, czy ja bym nie przyjęła jakiegoś biednego kota. Czasem właśnie weterynarz, który wiedział o tym, że ja gdzieś tam te koty mogę przetrzymać przez jakiś czas, zaczął mi przynosić też jacyś ludzie z sąsiedztwa, no i tak to się kręci do tej pory. Wydaliśmy małą koteczkę pani, która bardzo płakała, że ta kotka jest bardzo podobna do jej kotka, który zginął i zrobiło mi się naprawdę jej żal i wydaliśmy tego kotka. No. Natomiast pani przywiozła tego kotka z powrotem już po tygodniu. Jak się okazało, powodem zwrotu było to, że kotek skakał po zasłonach. Bardzo mnie ta sytuacja zdenerwowała, ponieważ zwrot takiego małego kota czy dużego i to jest naprawdę bardzo dla niego stresująca sytuacja. I to nie jest tak, że on nic nie przeżywa, tylko pozostaje mu jakaś trauma. I sprawdziłam po prostu na jednym z portali społecznościowych. Ona dała tam taki post, który mi jeszcze większą chyba, jeszcze bardziej mnie zezłościł, bo napisała, że kota nie dało się naprawić, natomiast był jeszcze na szczęście nadawał się jeszcze do reklamacji. Kobiety mają kota przez 5 lat, 8 lat i nagle zachodzą w ciąży albo chcą zejść i nagle ten kot to jest koniec. Źródło zła. Koniec. I nieważne za jaką cenę, gdzie, co się z nim stanie, po prostu wyrzucamy go, bo toksoplazmoza. On został znaleziony gdzieś koło Białorządnickiej. Leżał w krzakach chyba długo, bo ważył niecałe 2 kilo, jak został znaleziony przez nas. Miał w fatalnym stanie właśnie tą łapkę, otwarte złamanie w paru miejscach, zaropiałe. Niestety łapki się nie udało uratować, musiała być amputowana, będziemy szukać mu domu, bo kot jest super, kot jest domowy, ufny, bardzo łagodny. Mogę jeszcze powiedzieć o takim przykładzie mojej koleżanki, która z kolei wzięła kota, który jest niewidomy. I to jest też wspaniały przykład, jak ten kot sobie świetnie radzi, ponieważ on sobie radzi lepiej niż na przykład ten kotek. Nauczył się bardzo szybko, gdzie jest jego kuweta, bo u kotów właśnie one mają bardzo wyostrzony, prawda, zmysł węchu, zmysł, prawda, słuch. Także on sobie rewelacyjnie radzi. Nauczył się bardzo szybko, gdzie co jest, chodzi sam do miski, czuje zapach. Można mieć z tego bardzo dużą satysfakcję. Jeden jest problem taki, że się bardzo człowiek przywiązuje do tych zwierząt i moment, kiedy on musi odejść już do innego domu, jest bardzo też stresujący.